Chcę na samym początku przekazać pewne myśli, które Pan włożył do mojego serca. Nie wiem, być może jest tu ktoś, kto tego słowa dzisiaj potrzebuje, chociaż i w trakcie już tego nabożeństwa pewne myśli się przewijały i w pieśniach, i w tym, o czym tu mówił Damian. Ale chcę zwrócić Waszą uwagę na 40 psalm i powiedzieć kilka myśli. 40 psalm, wersety 17 i 18. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Jesteś w miejscu, w trudnym miejscu dla Twojego życia. Jesteś w miejscu, w którym wszystko dookoła wali się, niszczeje i być może nie widzisz rozwiązania dla Twojej sytuacji. Zacznij gorliwiej szukać Pana, a zobaczysz, jak szybko rozweseli się Twoje serce. A zobaczysz, jak szybko znajdziesz rozwiązanie. Masz możliwość skupić się na tym, co się dzieje wokół Ciebie i pogrążyć się ze względu właśnie na to wszystko. Ale również masz możliwość zacząć szukać Pana. Zacząć szukać Boga Izraela. Zacząć szukać tego, który był, który jest i który ma przyjść. Zacząć szukać tego, który oddał swoje życie za Ciebie. Bardzo szybko do Twojego serca przyjdzie radość i pokój wypływający z Jego obecności. Niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: wielki jest Pan. Właśnie w sytuacji, w jakiej jesteś, w jakiej się znajdujesz, nie szczędź tych słów i ogłaszaj: wielki jest Pan. Wielki jest Pan. Tak jak powiedziałem, być może wszystko dookoła będzie ci mówić: jaki wielki. Znalazłem się w takiej, a nie innej sytuacji. O czym ty mówisz? Wielki jest Pan. Wielki ponad twoje trudności finansowe. Większy. Większy ponad to, w czym jesteś dzisiaj i w czym się znajdujesz. Jest większy. Nie szczędź słów. Ogłaszaj: wielki jest Pan. Bo kiedy będziesz to czynił, twoja uwaga skierowana będzie na Niego. I zaczniesz odgadywać, zaczniesz oglądać tą Jego wielkość. Tą wielką Jego potęgę. Wielką Jego łaskę i miłosierdzie, które jest nad tobą. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny. I tak sobie może o sobie myślisz. Sytuacja, w jakiej jestem, jest mi tak ciężko, jest mi tak trudno. Cóż mogę? Nie mam żadnych możliwości. I wiecie, to nawet nie chodzi o to, że jestem biedny finansowo, materialnie. Tu chodzi też o te braki w możliwościach, aby rozwiązać twój problem. Pan jest wielki. I następne zdanie mówi: ale Pan myśli o tobie. Nie daj sobie wykraść ze swojego serca i ze swojego umysłu. Nie daj sobie wykraść, że chociaż przez chwilę Bóg o tobie zapomniał. Nie daj sobie wykraść, że sytuacja, w której się znajdujesz, może jest dla ciebie bez wyjścia. Ale Boże Słowo mówi, że On o tobie myśli. A ta informacja wiele znaczy. Bo kiedy przyjmiesz tą informację do swojego serca, kiedy zdasz sobie sprawę, że Wszechmogący przez cały czas twoich trudności i doświadczeń o tobie myśli, będziesz mógł z podniesioną głową powiedzieć: Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj. Nie zwlekaj, bo jest mi ciężko. Wiem, że o mnie myślisz. Podnieś swój głos i powiedz: wielki jest Pan. Nie wiem, czy jest ktoś, kto dziś tego słowa potrzebował
Ja jedno wiem, że to słowo miałem przekazać. Jeśli to ciebie dotyka, jeśli to porusza twoje serce, zacznij to praktykować. Niech ta informacja, ten werset, to słowo nie zostanie tylko w twoich uszach czy w twoim umyśle, ale wprowadź do swojego serca. Po to, aby zacząć to wykonywać, to czynić. Bo jaki jest Pan? Wielki jest Pan. I On o nas myśli. On o nas myśli przez cały czas. Siostry i bracia, chcę, zwiastując Boże Słowo, chcę jakby dalej kontynuować to, o czym mówiłem kilka tygodni temu. Jest to coś, co gdzieś zakrząta moje myśli, moje serce. Coś, co dotyczy wypełniania Bożej woli w moim życiu. Oczywiście to wszystko, czym chcę się dzielić, tak to przyjmuję z Bożego Słowa, tak to odbieram i to, co powiem, to według mojego przekonania. Według tego, jak osobiście Pan do mnie mówi i co odbieram. Filipian, 2 rozdział, 12 werset. To jest takie słowo, którym chcę rozpocząć dzisiejsze rozważanie, dzisiejsze usługiwanie. Z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o wasze zbawienie. Myślę, jeśli pamiętacie ostatnią moją usługę, jestem tym przez cały czas mocno poruszony. Z Ewangelii Mateusza, z 7 rozdziału, wersety od 21 do 23 mówią o tym, jak Pan Jezus zwraca się do ludzi, do uczniów i mówi: nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, tylko ten, kto pełni wolę Ojca. Pamiętacie być może tą usługę, być może nie. Ja tylko chcę przypomnieć. Bardzo mocno dotknęła mnie ta prawda, którą powiada Pan Jezus: tylko ten, nikt inny, tylko ten, kto wypełnia wolę Ojca, wejdzie do Królestwa Niebios. I nagle ja sam osobiście zrozumiałem, jak bardzo jest to ważne, jak bardzo jest to istotne. W życiu każdego ucznia Pana Jezusa Chrystusa, w życiu każdego chrześcijanina, aby móc umieć zrozumieć wolę Bożą dla swojego życia. Pamiętacie, wtedy mówiłem o tym, że wola Boża to wola, która jest ta ogólna wola, na którą nie mamy wpływu. To ta wola, to rzeczy, jakby z którymi przychodzi nam się zmierzać, ale nie mamy jakby na nie wpływu. To jak Pan Jezus stworzył niebo i ziemię, to jak Pan Jezus tworzy człowieka i tak dalej, cała historia. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, a jednak realizuje się Boża wola. Mówiłem wtedy o Bożej woli, która zawarta jest w Piśmie Świętym. O tym wszystkim, co mamy tutaj napisane, Boże oczekiwanie, Boże warunki, Boże oczekiwania względem tych, którzy podążą Jego śladami. W Bożym Słowie zawarta jest Boża wola po to, abyśmy mogli ją rozpoznawać, po to czytamy Boże Słowo, abyśmy rozpoznawali Bożą wolę i abyśmy tą Bożą wolę mogli wprowadzać w nasze życie. Ale mówiłem również o tej woli wynikającej z osobistej relacji między mną a moim Panem. Kiedy spotykam się z moim Panem, kiedy zaczynam modlić się, kiedy zaczynam szukać Jego obecności, nagle On przez swojego Ducha albo też przez swoje Słowo przemawia do mnie i może wytycza mi jakąś drogę, którą powinienem iść. Można byłoby tutaj wiele świadectw powiedzieć na ten temat, jak to wielcy mężowie odbierali Bożą wolę, aby iść na misję do Afryki, aby iść w różne miejsca głosić Ewangelię. Taki prosty przykład z naszych czasów, David Wilkerson, który odebrał wolę, Bożą wolę do swojego życia, aby pójść do Nowego Jorku, na ulicę Nowego Jorku i tam zwiastować Pana Jezusa Chrystusa. I tam zwiastować Tego, który został ukrzyżowany i który zmartwychwstał. W taki sposób odebrał wolę Ojca dla swojego życia. W posłuszeństwie poszedł i to czynił. Jakie były efekty, jakie może są efekty po dziś dzień, wiemy. A więc na tych trzech poziomach możemy odbierać Bożą wolę. I wiecie, to rozmyślanie na temat Bożej woli, rozmyślanie jakby o sobie samym w kontekście Bożej woli, w kontekście tego, co Bóg ode mnie oczekuje, co On chce, abym czynił.
jakoś tak właśnie w ostatnich tygodniach się stało, że zacząłem o tym myśleć. I w tych ostatnich dniach bardzo mocno przez cały czas wracały do mnie słowa z bojaźnią i drżeniem: zabiegajcie o wasze zbawienie. Bo również to, co mówiłem wcześniej, w Ewangelii Łukasza czytamy o tych ludziach, którzy przychodzą do Jezusa i mówią: Panie, ale my w Twoim imieniu czyniliśmy znaki i cuda, my w Twoim imieniu prorokowaliśmy, my w Twoim imieniu wyganialiśmy demony, a On im wtedy powiedział: nie znam was, idźcie ode mnie precz, czyniący bezprawie. Wiecie, ja zrozumiałem, że ja mogę robić wszystko, że możemy robić mnóstwo rzeczy, ale należy sobie zadać jedno podstawowe pytanie. Czy Ty, Panie, tego ode mnie oczekujesz? Czy Ty, Panie, tego chcesz, żebym ja to robił? Czy Ty, Panie, chcesz, żebym ja w ogóle był w tym miejscu, a nie w innym? Bo wydaje mi się, że osoby, które przyszły do Pana Jezusa, miały bardzo mocne argumenty. W Twoim imieniu wyganialiśmy demony. W Twoim imieniu uzdrawialiśmy. A on im mówi: nie znam was, bo tylko ten, kto wypełnia wolę Ojca, wejdzie do Królestwa Niebios. Tylko ten. Mnie to słowo przenika, mnie to słowo dotyka i wiecie, zaczynam bardzo mocno analizować swoje postępowanie, swoje życie. Bo my jako ludzie jesteśmy, mamy takie skłonności, aby się przyzwyczajać. Przyzwyczajać do jakiegoś stanu obecnego, w którym żyjemy. Ale jestem przekonany i uważam osobiście, że codziennie, dzień po dniu, powinienem analizować swoje życie, swoje postępowanie wobec Bożego Słowa w zgodności z tym, co Pan ode mnie oczekuje. Sam ten jeden werset, to jedno krótkie zdanie: z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o wasze zbawienie. Czy to znaczy, że my to zbawienie możemy utracić? Czy to znaczy, że my na to zbawienie mamy jakiś wpływ? Czyż nie wynika to z kontekstu tego wersetu? Gdybyśmy nie mieli wpływu, gdyby nie miało to znaczenia, w jaki sposób żyję i w jaki sposób postępuję, to apostoł Paweł i Duch Święty przez apostoła Pawła nigdy nie umieściłby takich słów w Bożym Słowie. A on mówi: z bojaźnią i z drżeniem. Z bojaźnią i drżeniem. Wiecie, to wiele znaczy. To znaczy, że nie mogę sobie tak podchodzić do swojego zbawienia, jakoś to będzie. Narodziłem się na nowo, jakoś to będzie. Bo jednak apostoł Paweł mówi: z bojaźnią i z drżeniem. Analizuj swoje życie. Analizuj swoje postępowanie. Nie działaj tylko na tym, co już się nauczyłeś. Nie działaj tylko na podstawie tego, do czego już się w tej chwili przyzwyczaiłeś. Analizuj swoje postępowanie. Słowo zabiegać jest ciekawym słowem. I tak się zastanawiałem, jak można w sposób taki praktyczny wytłumaczyć słowo zabiegać, zabiegać o swoje zbawienie. I może dlatego, że wczoraj mieliśmy spotkanie dla małżeństw, pomyślałem, że chyba to będzie najlepszy przykład. Ciekawy jestem, tak patrzę teraz na Stefana i na Irenę, ciekawy jestem, gdybym ich tutaj wywołał i mógł zapytać siostry Ireny: powiedz, jak Stefan zabiegał o twoje względy? Albo gdybym mógł zapytać Wojtka, Marka, jak zabiegaliśmy o te swoje przyszłe żony? Ja powiem tak, kupiłem dobry perfum, chodziłem częściej do fryzjera, starałem się fajnie ubierać, myłem się 3 razy w ciągu dnia. Robiłem wszystko, aby o tą swoją dziewczynę, aby zwrócić jej uwagę na swoje życie, na siebie. Tak o nią zabiegałem. I teraz powiem troszkę o czymś innym, jak jest dzisiaj.
Lepiej nie mówić. Brat Paweł krzyczy, nie mów. Troszkę powiem. No cóż, te perfumy to już nie takie z tych droższych. Spodnie od kilku lat te same. Na pewno nie kąpię się 3 razy dziennie, a zdarza się co 3 dzień. Zobaczcie. Co to znaczy zabiegać? Ja nie uważam, że to jak jest teraz, że przestaję jakby zabiegać o moją żonę nadal. Ja nie uważam, że to jest dobre, to jest złe. Ja wiem, jak ona się denerwuje, kiedy właśnie się na przykład nie wykąpię gdzieś tam. Apostoł Paweł mówi, zabiegaj o swoje zbawienie. I myślę, że tak jak w tym życiu naszym, kiedy jeszcze jesteśmy w narzeczeństwie, później wchodzimy w związek małżeński i właśnie tak jak teraz Mariusz szepcze swojej żonie coś do ucha, razem się uśmiechają, trzymają, są blisko za rękę. I tak jest na początku, kiedy narodzamy się na nowo. Tak jest na początku, to jest ta pierwsza miłość. Kiedy zabiegamy o naszego Pana, zabiegamy o Pana Jezusa, zabiegamy, staramy się z Nim przebywać jak najwięcej. Ale mijają lata i jakoś nam tak przechodzi to zabieganie. Jakoś tak bardziej polegamy już na tej rutynie, na tym, że coś już osiągnęliśmy. A to nie o to chodzi. Paweł mówi, z drżeniem i z bojaźnią zabiegaj. To jest coś, co możesz utracić. Ileż małżeństw się rozpadło? Właśnie dlatego, że przestali o siebie zabiegać. Właśnie dlatego, że przyszedł moment w ich życiu, kiedy rutyna dnia codziennego, praca, obowiązki, dzieci spowodowały, że nagle ta osoba, która stoi u mojego boku, przestała być dla mnie już tak ważna, tak atrakcyjna, więc przestałem na nią tak zwracać uwagę jak wcześniej. To jest bardzo zła postawa, bo non-stop przez cały czas. Tak, dzieci kiedyś pójdą i zostaniemy razem. Wiecie o tym, że bardzo często małżeństwa, z których gniazd wyfruwają te pisklęta, wychodzą dzieci, nagle mąż z żoną zostają sami. Brakuje dzieci, brakuje zajęć, obowiązków i nagle się okazuje, że my nie mamy ze sobą nic wspólnego. Że my nie mamy o czym porozmawiać, bo do tej pory łączyły nas tylko obowiązki, dzieci, to wszystko, co wokół nich się działo. A kiedy zostajemy sami, nagle się okazuje, czy ja Cię jeszcze w ogóle znam? Albo czy ja w ogóle jeszcze Cię potrzebuję? I po kilkudziesięciu latach małżeństwa się rozwodzą. Zabiegaj o swoje zbawienie. Zabiegaj o Pana Jezusa w swoim życiu. Również słowem, które można byłoby tutaj użyć, kiedy mówimy o zabieganiu, o nasze zbawienie, o uskutecznianiu naszego zbawienia, jest słowo uprawiaj swoje zbawienie. Z oryginału greckiego to słowo zabiegajcie ma również takie znaczenie. Uprawiaj swoje zbawienie. To znaczy, że musisz jakiś wysiłek, musisz wytężyć swoją moc, swój wysiłek, aby o to zbawienie zabiegać, aby je uprawiać, aby je uskuteczniać, aby ono stawało się doskonalsze, coraz lepsze, aby ono stawało się tak, jak Pan chce. Myślę, że to jest bardzo piękny przykład, abyśmy nasze zbawienie uprawiali. Każdy, kto chociaż raz w życiu miał możliwość mieć ogród, być w ogrodzie, wie, co to znaczy. Zasadzić drzewo, zasadzić krzew, może jakiś piękny kwiat.
Może ktoś, kto wychowywał się w gospodarstwie, wie, co to znaczy pojechać na pole, zasiać zboże. Wie, co to znaczy uprawiać. Ileż wysiłku jest potrzebne ku temu, żeby uprawiać. Ale czy uprawiamy tylko po to, żeby mieć zajęcie? Uprawiamy po to, aby z tego były jakieś owoce. Uprawiaj, siostro umiłowana i drogi bracie, uprawiaj swoje zbawienie. Włóż staranie w to, aby je uskuteczniać, udoskonalać. Analizuj swoje postępowanie i swoje życie. Dlaczego? Zaraz do tego dojdziemy. Jeśli nasze zbawienie pozostawimy tak sobie, jeśli nie dopełnimy starań, aby to nasze zbawienie uskutecznić, udoskonalić, to tak jak powiada ewangelista Mateusz, przyjdzie moment, kiedy pojawi się ogrodnik, wytnie drzewo, które nie wydaje owocu i wrzuci w ogień. Jeśli uważasz, że zbawienia nie można utracić, to nie musisz się martwić. Ale Biblia mówi, że ty swoje zbawienie możesz utracić. A jeśli możesz utracić, nie wydając owocu, nie będąc posłusznym Bożej woli w twoim życiu, bo tylko o to chodzi, to przyjdzie moment, kiedy to ogrodnik przyjdzie i przeanalizuje, jakim jesteś drzewem. Czy jesteś drzewem wydającym owoc, czy nie? Bo jeśli nie, weźmie odpowiednie narzędzia, wytnie i wrzuci w ogień. Więc to podnosi jeszcze tym bardziej, podnosi rangę, wagę tego, jak powinniśmy traktować nasze zbawienie. Otwórzmy list do Efezjan, 5 rozdział. Piąty rozdział listu do Efezjan, wersety 15-17. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są jakie? Złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Baczcie pilnie. Skupcie teraz swoją uwagę. Zwróćcie na to słowo. O niczym innym w tej chwili nie myślcie. Pilnie baczcie, jak macie postępować, jak twoje, moje życie powinno wyglądać, powinny moje postępki wyglądać. Nie jako ten, który jest niemądry, ale jako ten, który jest mądry. A mądrość, kochani, objawia się również w tym, że zwracamy na to uwagę, zwracamy uwagę choćby nawet na to słowo, co ono mówi. Zaczynamy je analizować, studiować, przyjmować do swojego życia, aby stać się wykonawcą tego słowa. Na tym polega mądrość. Właśnie na tym, że będę wykonywał to, czego Pan ode mnie oczekuje. Mamy wykorzystywać czas, jaki mamy, gdyż jest on zły. I tego nie muszę nikomu dzisiaj tłumaczyć, że żyjemy w takim, a nie innym czasie. Można byłoby powiedzieć, ale co nam brakuje? Mamy wszystko. Idziemy do sklepów i półki uginają się pod różnymi produktami. Kiedyś jeździły tylko maluchy, syrenki, duże Fiaty, a teraz jeżdżą przeróżne samochody, różnych marek, różnych wielkości. Więc można powiedzieć, przecież te czasy są dobre. Ale to wcale nie chodzi o materializm i o ten dobrobyt. Tu chodzi o ten czas duchowy. A co w tym czasie się dzieje, sami wiecie. Co zaczyna wkraczać do życia
każdego mieszkańca, choćby nawet naszego kraju. Nie chcę jakby się na tym skupiać. I właśnie dlatego, że dni są złe. Bądźcie rozsądni. Rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Okazuje się, że rozpoznanie woli Pańskiej dla mojego życia, dla naszego życia jest bardzo istotną sprawą. Bardzo istotną. Również apostoł Paweł w liście do Kolosan, jeśli możecie otworzyć, w pierwszym rozdziale wypowiada słowa bardzo podobne, choć skierowane są one do innego zboru. Ale czytając ten fragment mam przekonanie, że chcę im powiedzieć dokładnie to samo. Od 9 do 10, pierwszy rozdział. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego. Okazuje się, że bardzo istotną rzeczą jest rozpoznać wolę Pańską. Zrozumieć wolę Pańską. W 10 wersecie dalej czytamy, a więc konsekwencją poznania woli Boga będzie to, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Chcę rozpoznać wolę Pana dla mnie. Rozumiejcie, jaka jest wola Pańska i dojdźcie do pełnego poznania woli Jego. To, co wynika z tych dwóch fragmentów, z listu Efezjan do Kolosan. Zrozumieć Jego wolę i dojść do pełnego Jego poznania. A w jakim celu? Aby podobać się Panu. Zobaczcie, rozpoznanie woli Pańskiej w naszym życiu będzie prowadziło nas do tego, że będziemy się naszemu Panu podobać. Czy jest na tym miejscu osoba, która nie chce się swojemu Panu podobać? Nie ma takiej osoby. Chcemy Mu się podobać. Chcemy, żeby był z nas zadowolony. A więc musimy rozpoznać wolę Pańską. Musimy rozpoznać, zrozumieć, jaka ona jest dla mnie. Co znaczy podobać się Panu? To znaczy wydawać owoc. To, co mówiłem na wstępie. Zabiegajcie o wasze zbawienie. Uprawiajcie wasze zbawienie. Aby z tego, co uprawiacie, z tego, co robicie, przyszedł owoc. I po to, aby wzrastać w poznaniu. To jest Boża wola dla nas. Otworzymy teraz jeszcze raz Psalm 40. Jest tu w wierszach 7 do 9 pewna informacja, która jest bardzo ważna. Nie chcę ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Jak myślicie, po co Pan tobie i mnie dał otwarte uszy? Nie żądasz całopalenia i ofiary zagrzesznej. Wtedy rzekłem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój. Bo zanim uczynię Bożą wolę w moim życiu, muszę mieć otwarte uszy, aby usłyszeć informację, którą On mi podaje. Czy to przez Boże Słowo, czy gdy odbieram je osobiście do swojego życia w społeczności z Nim. Oto Boże Słowo mówi, że Panu tak nie zależy na ofiarach, które będziemy Mu składać albo których też nie będziemy składać. On dał nam otwarte uszy w jakimś celu. On dał nam otwarte serca w jakimś konkretnym celu. Po to, aby móc wprowadzać do naszego serca swoją wolę, aby móc wprowadzać do mojego serca swoje pragnienie, abym ja był wykonawcą tego pragnienia, abym ja był wykonawcą Jego woli. I tutaj w tym momencie chcę wspomnieć tego męża, wielkiego męża wiary, jakim był Abraham. Abraham był człowiekiem, któremu niczego nie brakowało. Mieszkał w Mezopotamii, w Chur Aldejskim. Był otoczony
swoją rodziną. Cóż mu brakowało? Był człowiekiem bogatym, człowiekiem, który na ten czas może miał najlepszy namiot, a może nawet mieszkał w budynku, który już było, standardowo był czymś więcej niż namiot. Miał wszystko, miał przepiękną żonę, której prawdopodobnie zazdrościło mu wielu mężczyzn. Wiecie, nie miał tylko jednej rzeczy. Pośród tego wszystkiego, co miał, nie miał jednej rzeczy. Czas mijał, a on nie miał potomstwa. Czas mijał, a on nie wydał owocu. Na tamte czasy był to bardzo poważny problem. I niełatwo było z tym problemem żyć. Ale do pewnego momentu, bo oto przyszedł do niego Bóg. Bóg dał mu otwarte uszy i powiedział: Abramie, chcę, żebyś wyszedł z tego miejsca. Ja cię poprowadzę do miejsca, które ci wskażę. A więc Abram usłyszał Bożą wolę. Usłyszał informację. I Bóg mu powiedział, że będziesz ojcem potężnego narodu. A więc Abram miał możliwość zdecydowania. Tak jak każdy z nas. Czytamy Boże Słowo. Mamy społeczność z Panem. On mówi do naszych serc. On mówi w różnoraki sposób. Mówi przez braci, którzy usługują. Mówi, kiedy rozmawiamy w zwykłych rozmowach. Mówi do nas, kiedy mamy relacje. W różnoraki sposób Bóg do nas mówi. Ale co my z tym zrobimy? I tu jest sęk, tu jest właśnie to, co my z tym zrobimy. O to chodzi. Bo Bóg powiedział do Abrama. Oczywiście Abram wykonał wolę Bożą. Spakował się i wyruszył w nieznane. Opuścił miejsce własnych ambicji. Opuścił bezpieczne miejsce swojego, powiedziałbym dzisiaj, chrześcijaństwa. Bezpiecznego chrześcijaństwa. Opuścił miejsce, w którym do tej pory czuł się tak dobrze, tak wygodnie. Tylko nagle Pan go przyszedł i otrzeźwił, powiedział: wiem, że jest ci dobrze, ale póki co nie wydajesz owoców. Póki co nie rodzisz zupełnie nic. Jesteś bezowocny. A w kontekście Ewangelii Mateusza, to, co mówiłem na początku: Panie, Panie, przecież w Twoim imieniu czyniliśmy to, tamto, siamto. Oni myśleli, że mają owoce, ale w Bożych oczach nie mieli owoców. Dlatego, że nie wypełniali woli Ojca. Dlatego, że nie czynili tego, co Pan od nich oczekiwał. Rozumiemy to? To nie chodzi o to, żebyś robił wszystko i nic. Rób to, do czego Pan cię przynagla. Zajmij się tym, co twoje serce odbiera bezpośrednio od Niego. Zajmij się tym, co Bóg chce, abyś czynił. Tym się zajmij. Nie trać czasu, bo dni są złe. Rodzi się tutaj pytanie. Jak w takim razie poznać, co jest Bożą wolą? Jak to rozpoznać? I tutaj bardzo pomocnym będzie nam werset z listu do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I ten sam werset czytając z Biblii Warszawsko-Praskiej. Nie postępujcie według wzorów tego świata, lecz starajcie się o przemianę waszych myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce. To, co chcę dzisiaj bardzo mocno podkreślać przez cały czas, co również wynika z tego fragmentu, co wynikało z tych wszystkich fragmentów, które do tej pory przeczytaliśmy. To, kochani, to nie jest tak, raz się narodziłem na nowo i wszystko będzie, jakoś pójdzie, jakoś się tam będzie układać. To nie jest tak. Zabiegajcie o swoje zbawienie. I tutaj apostoł Paweł mówi to samo.
Nie postępujcie według wzorów tego świata. To jest po pierwsze, aby poznać, co jest Bożą wolą. Przede wszystkim nie mogę upodabniać się do tego świata. To znaczy, nie mogę dostosowywać się do wzorców panujących w tym świecie. Jakie wzorce panują w tym świecie? Wiecie, te wzorce są coraz gorsze, jeśli w ogóle możemy mówić o wzorcach. Bo okazuje się, że tak naprawdę tych wzorców zaczyna brakować. Już tak naprawdę nie wiadomo, na co popatrzeć. Zero autorytetów. Nauczyciel w szkole już nie ma tych praw, które miał. Rodzice nie mają tych praw, które mieli. W zasadzie nie możemy nic zrobić. Wychowujemy dzieci. Czy nakłaniają nas? Ten świat nas nakłania. Ten świat pokazuje nam wzorzec, aby wychowywać dzieci bezstresowo, nie stawiając im żadnych zasad, żadnych warunków. Co z nich wyrośnie? Jakiś czas temu, a propos ideologii gender, pojawił się w Sejmie katolicki ksiądz. Człowiek bardzo mądry, wyuczony. I zaczął mówić o tym, co się dzieje. Zaczął mówić do posłów, czy zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje. I ten ksiądz mówił o tym, że jeśli tak dalej pójdzie, jeśli pootwieramy drzwi dla tej całej ideologii, to okaże się, że za chwilę na ziemi nie będzie miał kto żyć. Dlatego, że przez Boga ustanowionym prawem raz na zawsze jest, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. I że tylko oni są w stanie wydać owoc swojej miłości kolejne pokolenie. A jeśli mężczyźni z mężczyznami i kobiety z kobietami zaczną żyć, czy wydają owoc? Wiecie, wybaczcie mi za to, co teraz powiem, ale w którymś momencie w domach dziecka nie będzie już dzieci, które będą mogli adoptować. A z racji tego, jak będą wychowywane te dzieci, nie będą w stanie, bo nie będą miały prawidłowych wzorców i nie będą w stanie wytworzyć kolejnego pokolenia. I co się okaże? Że nagle nie będzie miał kto żyć na ziemi. Zobaczcie. Wiecie, co to jest? Bracia i siostry, powiedzcie mi, kto od początku chce unicestwić człowieka? Proste. Nie będziemy na ten temat dyskutować. Od samego początku tym, który chce unicestwić człowieka, stworzenie Boże, jest diabeł. A więc mówimy o wzorcach, jakie ten świat zaczyna wpychać nawet do kościołów. Kiedy razem z bratem Bogusławem, ja wczoraj dzieliłem się z bratem i z siostrą, kiedy razem z bratem Bogusławem byliśmy w Warszawie, aby zdawać egzaminy na diakonów, na duchownych. Wiecie, po raz pierwszy, kiedy wszedłem na rozmowę z pewnym bratem, on powiedział mi, po raz pierwszy muszę zadać to pytanie, którego wcześniej nie zadawaliśmy. Co myślisz na temat rozwodów? On powiedział, wcześniej nie musieliśmy się nad tym zastanawiać, nie musieliśmy o tym myśleć w tak wielkim natężeniu jak teraz. Więc muszę cię zapytać, co myślisz na temat rozwodów? Wiecie, o czym to świadczy? O tym, że nasz Kościół, w naszym Kościele zaczyna być coraz więcej ludzi, którzy dopuszczają w swoim życiu rozwodu w sposób praktyczny. Czy mam powiedzieć, kochani, że zaczęliśmy czerpać z wzorów tego świata? Czy tak należałoby to nazwać? Powiedzcie mi, tak należałoby to nazwać? Właśnie tak, tak konsekwentnie? Właśnie dlatego, że zaczęliśmy patrzeć na ten świat i czerpać wzorce z tego świata, zaczynamy mieć problemy z rzeczami, których do tej pory nie było. A więc, aby rozpoznać wolę Bożą dla naszego życia, muszę się odciąć od tego, co proklamowane jest w tym świecie. I dzisiaj wielu chrześcijan mówi, a co w tym złego? Dzisiaj wielu chrześcijan mówi, a co w tym złego? Ja jestem tolerancyjny.
a niech sobie żyją, jak się tak mają ku sobie. Ja nie chcę powiedzieć, że my tych ludzi, którzy mają problem homoseksualizmu, ja nie chcę powiedzieć, że my mamy ich nienawidzić i odrzucać. My ich musimy kochać. My ich chcemy kochać. Po to, aby ich przyciągnąć, aby im pokazać, że jest dużo lepszy wzorzec w Jezusie Chrystusie. Po drugie, apostoł Paweł mówi, przemieńcie się. Niech doznawajcie metamorfozy, przemiany, przeobrażenia. Przeobrażenia ma dokonać nowy sposób myślenia. Nie upodabniajcie się do tego świata, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre i miłe i doskonałe przez odnowienie umysłu swego. Nowe myśli, odnowione myśli, to jest to, do czego zachęca nas apostoł Paweł. List do Filipian, 4:8. Wreszcie bracia, wreszcie siostry i bracia, myślcie tylko o tym. 4:8. Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe, co jest poczciwe, co jest sprawiedliwe. Myślcie o tym, co jest czyste, co jest miłe, co jest chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. To jest prawdziwe. To jest poczciwe. To jest sprawiedliwe. To jest czyste i miłe. To jest chwalebne, jest cnotą i godne pochwały. Boże Słowo. O tym myślmy. W liście do Kolosan czytamy w 3:2 o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Co jest w górze, siostry i bracia? Albo kto jest w górze? Tam jest nasze niebo. Tam jest nasza ojczyzna. Tam jest miejsce, do którego zmierzamy, do którego zdążamy. W końcu tam jest nasz Ojciec, który nas zrodził. Tam jest nasz Odkupiciel, który przygotowuje nam rezydencję. Tam są aniołowie. Tam jest atmosfera Bożej chwały. Tam nie ma śmierci. Tam nie ma płaczu i bólu. Tam nie ma trosk, z którymi się zmagasz. Tam nie ma problemów finansowych, dlatego że tam w ogóle pieniądze nie będą nam potrzebne. Jak ktoś powiedział, tam niebo wybrukowane jest złotem. O tym, co w górze myślcie. Niech to, co w górze pochłania nasz umysł. Myślmy o tym, dlaczego mamy o tym myśleć. Aby nasza myśl doznawała przemiany, odnowienia. To, co mówili z do Rzymian. Przez odnowienie umysłu, przez odnowienie myśli. Bracia i siostry, jest to bardzo istotne. Bo kiedy pojawia się w nas nowa, czysta myśl. Myśl wynikająca z, przychodząca z Bożego Słowa. Przychodząca z tej atmosfery nieba. Nasze myśli będą tworzyć nowe czyny. Dlatego, że zanim coś zrobisz, pierw pomyślisz, tak? Tak to funkcjonuje. Zanim coś zrobię, najpierw pomyślę. No, niektórzy mają, że zanim coś powiedzą, później pomyślą. Ale bardzo często później to rodzi jakieś tam problemy. Szybciej mówią niż myślą, tak? Ale zdrowa myśl, czysta myśl, miła myśl, myśl wynikająca, rodząca się z atmosfery nieba, z atmosfery Bożego Słowa, z atmosfery społeczności z Królem. Ta czysta myśl urodzi czyste uczynki. Otwórzmy jeszcze list do Kolosan, 2:1-3. Chcę bowiem, abyście wiedzieli,
jak wielki bój toczę za was. I za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. O co Paweł toczy bój? Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Apostoł Paweł bojuje, modli się, aby Kościół w Kolosach, aby chrześcijanie, aby uczniowie Chrystusa, wierzący, połączeni w miłości, razem, wspólnie, nie osobno, zdążali do poznania Bożej tajemnicy, aby poznali tajemnicę Bożą. A co jest z Bożą tajemnicą? Tak wynika to z tego fragmentu. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest tą tajemnicą, którą musimy odkrywać, którą potrzebujemy odkrywać każdy dzień. Czy poznałeś już tą tajemnicę w całości? Powiem więcej. Tej tajemnicy tu na ziemi w całości się nie da poznać. Jest to tak niezwykła, tak głęboka, tak potężna tajemnica Boża. Jezus Chrystus. A więc na czym moje myśli mają się skupić? Na Jezusie. Dlatego, że w Jezusie Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A więc w Jezusie Chrystusie jest to wszystko, czego potrzebuję na każdy dzień. W Jezusie Chrystusie jest to wszystko, czego potrzebuję na każdy dzień. Powiedzmy to razem. W Jezusie Chrystusie jest to wszystko, czego potrzebuję na każdy dzień. Jeśli będę rozpoznawał te skarby mądrości i poznania Jezusa Chrystusa, to nastąpi przemiana. Nie ma siły, siostry i bracia. Musi nastąpić przemiana. Trzeba byłoby być strasznie opornym, żeby tej przemiany nie doznawać. Żeby nie doznawać tej odnowy myślenia, a to prowadzi do poznania woli Bożej. To rozpoznanie Chrystusa, to wpatrzenie się w Chrystusa spowoduje w moim życiu nowy sposób myślenia. Czy my, którzy jesteśmy długo chrześcijanami, potrzebujemy nowego sposobu myślenia? Dokładnie, niekiedy bardziej niż ci, którzy się co dopiero narodzą na nowo. Bo tak jak powiedziałem na wstępie, taką mamy tendencję, że potrafimy się przyzwyczajać do tych naszych ławek, do takich sposobów uwielbienia, do takiego sposobu nauczania. I to nagle przyćmiewa naszą uwagę. A Paweł mówi, bądźcie rozsądni, bądźcie mądrzy. Nie podchodźcie tak byle jak do swojego zbawienia. Kochani, czy Bogu na tym zależy, abyśmy poznali Jego wolę? A czy On nam w tym pomaga? Otwórzcie list do Hebrajczyków, rozdział 13, wersety 20-21. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili Jego wolę. Niech was wyposaży we wszystko dobre. Nasz kochany Pan, nasz kochany Ojciec. Tak, On stawia przed nami pewne wyzwanie. On stawia przed nami pewne zadanie, abyśmy wszelkie staranie i wysiłek wnieśli w to, aby to zbawienie swoje pielęgnować, aby zrozumieć Jego wolę, ale On też zabezpiecza wszystko dokładnie. On daje nam otwarte uszy, zobaczcie. On sam daje nam otwarte uszy, abyśmy mogli usłyszeć, co On od nas chce. A tutaj czytamy, że On nas wyposaża we wszystko dobre.
A więc On stwarza nam okoliczności. On stwarza nam pewne możliwości, dzięki którym my będziemy mogli rozpoznać, a następnie spełnić Jego wolę. Wiecie, mnie to zdumiewa. Ja jestem tym mocno przeniknięty Bożą wolą i koniecznością wypełniania Jego woli. Wiecie, to podcina dotychczasowe moje myślenie, myślenie o własnym swoim uczniostwie i chrześcijaństwie. To tak jakby Bóg przyszedł i powiedział, muszę tobą potrząsnąć. Muszę tobą potrząsnąć, bo mija czas, dni są złe, a tobie się wydaje, że ty idziesz w kierunku wieczności. Ale chcę, żebyś wiedział, i to jest to, co Bóg mówi, ja was wyposażam we wszystko dobre, nawet to, że nas uświadamia. Chcę, żebyś wiedział, Arek, ja chcę, żebyś wiedział, że jeśli nie będziesz wypełniał mojej woli w twoim życiu, to staniesz w pewnym momencie, w owym dniu, po tej złej stronie drzwi. A ja wtedy będę musiał ci powiedzieć, ja cię nie znam. Nie znam, bo nie wypełniałeś mojej woli. Wtedy ja będę ci musiał, a ja będę może się bronił i będę mówił, Panie, od tylu lat tobie służyłem w uwielbieniu, może coś głosiłem, tyle lat próbowałem robić to czy tamto. Zadaj sobie pytanie, czy to było moją wolą? Czy ja tego oczekiwałem od ciebie? Jest jeszcze jedna rzecz, na którą muszę tu zwrócić uwagę i chcę o tym powiedzieć. Analizuj swoje chrześcijaństwo. Analizujmy swoje chrześcijaństwo. Analizujmy swoje uczniostwo. Analizujmy swoje postępowanie. Analizujmy to, do czego zabieramy się, żeby pracować, służyć Bogu. To jest dobra rzecz, służyć Bogu. To jest bardzo dobra rzecz. Oddawać swoje życie za innych. To jest bardzo dobra rzecz, ale musimy przez cały czas to analizować. Musimy się uczyć od Pana tego, czego On od nas oczekuje. W trudnościach, w radościach, w różnych sytuacjach. Bo Boże Słowo mówi nam i chce, abyśmy byli rozsądni, mądrzy. Niekiedy mówimy, a Panie, Ty mi to daj, Ty mi tamto daj. Panie, ja nic nie mam. A Bóg mówi, słuchaj chłopie, weź się do roboty. Zacznij myśleć w końcu. Po co ja ci dałem rozum? Po co dałem ci serce? Po co dałem ci otwarte uszy? Ja chcę z tobą współdziałać. Ja chcę z tobą współpracować. Nie oczekuj tylko, że wszystko po kolei z wszystkich stron do ciebie przyjdzie. Jeśli możesz coś zrobić dla swojego zbawienia, to zrób. Amen? Bogu zależy na tym, abyśmy wypełniali Jego wolę. Wiecie, to jest niesamowite, bo jeśli każdy z nas w sposób odpowiedzialny, przemyślany, oczywiście w Jego obecności, bo nic bez Niego nie możemy uczynić, jeśli zaczniemy czynić wolę Jego, kochani, ja nie jestem prorokiem, ale jeśli zaczniemy czynić Jego wolę, to przyjdzie taki czas, że te ławki będą całkowicie zajęte. Wykonujmy Jego wolę. Analizujmy swoje życie i swoje chrześcijaństwo. I nie dajmy się okłamywać diabłu. Raz się narodziłeś, zbawiony do końca życia będziesz. Można utracić swoje zbawienie. Siostry i bracia, chcę, abyśmy na koniec się modlili. Mówienie o Bożej woli jest dla mnie osobiście wielkim wyzwaniem. Sam tak wielu rzeczy nie rozumie, nie pojmuje. Cząstkowa, jak mówi apostoł Paweł, jest nasza wiedza, nasze poznanie. I być może gdybym stanął tu za 10 lat, może mógłbym powiedzieć coś o wiele więcej. Może bym mógł mówić o wiele mądrzej niż dzisiaj. Ale tak jak na dziś odbieram to do swojego serca i do swojego życia, tak tym się dzielę. I chcę się razem z wami modlić.
Chcę się modlić, Panie, pomóż nam zrozumieć Twoją wolę. Chcę się razem z Wami modlić, pomóż nam osobiście wchodzić w te przestrzenie Twojej woli, które są dla nas, które powinniśmy wykonywać, żebyśmy czasem nie stali na przekór tego, co Ty chcesz. I osobiście, i rodzinami, i jako zbór. Nie dajmy się łechtać wzorcom tego świata. One pukają codziennie do naszych drzwi i mówią: otwórz, a będzie ci się lepiej żyło. Ale ja nie chcę otwierać, bo moim wzorcem jest Boże Słowo, jest Pan Jezus Chrystus. Chcę się modlić, chcę prosić wszystkich was o modlitwę, o tą pomoc, Bożą pomoc w rozpoznawaniu Jego woli dla naszego życia. Uważam osobiście, że jest to coś bardzo koniecznego, coś bardzo ważnego. Tak rozumiem to z tego, co mówi Boże Słowo. I że nie mogę obojętnie przejść obok tego. Ktoś kiedyś powiedział: nieważne, kiedy czegoś dokonasz dla Jezusa, ale ważne jest, jak to zrobisz. Wiecie, możesz spędzić całe swoje życie na robieniu wielu rzeczy dla Jezusa. Ale jakby to może nie mieć wymiaru w ogóle, jakiegoś owocnego wymiaru w Bożym Królestwie. Ale jeśli w posłuszeństwie na Boże Słowo, wejdziesz na Boże Słowo w posłuszeństwie i może w ciągu z całego swojego życia nie będziesz się miał za bardzo czymś pochlubić, ale przez 5 minut uczynisz rzecz wynikającą z posłuszeństwa Jezusowi, to może przynieść o wiele większy efekt niż to, co robiłeś przez cały czas. A więc nieważne kiedy, ważne jak. Ale oby w posłuszeństwie. Bo to, czego nie wspomniałem, kochani, rozpoznanie Bożej woli, chodzenie w Bożej woli odbywa się tylko i wyłącznie przez relację z Jezusem Chrystusem. Relację miłości. Bo możemy coś czynić, ale czyńmy to z miłości. Panie, chcę to uczynić, bo Cię kocham. Bo Cię miłuję. Chcę czynić Twoją wolę, bo Cię kocham, bo Cię miłuję.